Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 147. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 95. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki na cześć opoki naszego zbawienia. Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy mu pieśni, albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami. Głębiny ziemi są w Jego ręku, i szczyty gór należą do Niego. Morze jest Jego własnością, bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce. Wejdźcie, padnijmy na twarze, uwielbiajmy. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem on jest naszym Bogiem, a my ludem z jego pastwiska i owcami w jego ręku. Obyście usłyszeli dzisiaj głos jego. Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali mnie, choć dzieło moje widzieli. Tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat czterdzieści i powiedziałem. Są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w moim gniewie Nie wejdą do miejsca mego odpoczynku. Druga księga królewska, rozdziały 24 czwarty i 25 piąty opisuje ostatnie lata Królestwa Judy, jego upadek. Oraz niewolę babilońską. Są to dramatyczne wydarzenia, które kończą historię Judy jako niezależnego królestwa. Tymi rozdziałami kończymy również lekturę tej księgi. Jutro rozpoczniemy studium kolejnej księgi Starego Testamentu, pierwszej księgi kronik. Za jego dni Nabuchodonozor, król babiloński, ruszył na wojnę. Jojakim był mu poddany przez trzy lata. Potem na nowo zbuntował się przeciwko niemu. Wtedy pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów. Wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków. Jedynie z rozkazu pana przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od oblicza jego skutkiem grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił a także skutkiem krwi niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi. Pan już nie chciał przebaczyć. A czyż pozostałe dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Jojakim ze swymi przodkami, a syn jego, Jojakin, został w jego miejsce królem. Król Egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, Ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od potoku egipskiego aż do rzeki Eufrat. W chwili objęcia rządów Jojakin miał osiemnaście lat, a panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matka jego miała na imię Nehuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach pana, zupełnie jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński zabrał go w ósmym roku swego panowania. Zabrał stamtąd również wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni pańskiej, tak jak pan przepowiedział. I uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy wziętych do niewoli oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Uprowadził też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca. Wszystkich wojowników król babiloński uprowadził na wygnanie do Babilonu. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał 21 lat, a panował 11 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Hamutal i była córką Jeremiasza z Libny. Sedecjasz czynił to, co jest złe w oczach pana, zupełnie jak Jojakin. Prawdziwie z powodu gniewu Pana stało się to z Jerozolimą i z Judą, iż odrzucił on ich od swego oblicza. Sedecjarz zaś zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu. W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia miesiąca, wyruszył król babiloński na Buchodonozor z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie, oblegał ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedecjasza. W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludności kraju, uczyniono wyłom w murze miasta. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabię. Lecz wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go i poszło w rozsypkę. Schwytali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do ribla i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza zabito na jego oczach, a król babiloński kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Potem uprowadził go do Babilonu. W piątym zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca, był to dziewiętnasty rok panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora, wkroczył do Jerozolimy Nabuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy. Wszystkie wielkie domy spalił. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło mur dookoła Jerozolimy. Resztę zaś ludności, która pozostała w mieście, i zbiegów, którzy przyszli do króla babilońskiego oraz pozostały tłum, Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, uprowadził na wygnanie. Lecz spośród ubogiej ludności kraju, dowódca Straży Przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli. Chaldejczycy połamali kolumny z brązu, które stały w świątyni pańskiej, podstawy oraz morze z brązu w świątyni pańskiej. A brązy z nich przenieśli do Babilonu. Zabrali również kotły, łopatki, nożyce do oczyszczania lamp, czasze i wszystkie przedmioty z brązu używane przy sprawowaniu kultu. Dowódca straży przybocznej zabrał także popielnice i kropielnice złote i srebrne. A brązu z dwóch kolumn, jednego morza i podstaw, które Salomon sprawił dla świątyni pańskiej z tych wszystkich przedmiotów niepodobna było zważyć. Osiemnaście łokci wynosiła wysokość jednej kolumny, głowica jej była z brązu, a wysokość głowicy wynosiła pięć łokci. Dokoła głowicy była siatka z jabłkami granatu, wszystko z brązu. Druga kolumna miała takie same jabłka granatu nad siatką. Dowódca straży przybocznej schwytał Serajasza, najwyższego kapłana, i Sefaniasza, kapłana zastępcę oraz trzech stróżów progów. Z miasta zaś schwytał jednego dworzanina, który był dowódcą wojskowym, pięciu ludzi spośród najbliższego otoczenia króla, których znaleziono w mieście, pisarza dowódcy wojska sporządzającego spis ludności kraju oraz sześćdziesięciu spośród prostej ludności kraju przebywającej w mieście. Nabuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, schwytał ich i zaprowadził do króla babilońskiego do Ribla. Król babiloński kazał ich stracić w Ribla w kraju Hamat. Wówczas uprowadzono Judy na wygnanie daleko od własnego kraju. A dla ludności, która pozostała w kraju Judy, którą zostawił Nabuchodonozor, król babiloński, wyznaczył mu zarządcę Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Wszyscy dowódcy wojskowi i ich ludzie dowiedzieli się, że król babiloński wyznaczył na zarządcę Godoliasza i przyszli do Godoliasza do Mispa, mianowicie Izmael, syn Netaniasza. Johanan, syn Kareacha, Serajasz, syn Tanhumeta z Netofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty, oni wraz ze swoimi ludźmi. Wtedy Godoliasz złożył przysięgę im oraz ich ludziom i powiedział do nich. Nie bójcie się służyć Chaldejczykom. mieszkajcie w kraju, służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło. Lecz siódmego miesiąca przyszedł Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszama z rodu królewskiego, a z nim dziesięciu ludzi i zabili Godoliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Mispa. Wówczas cały lud, od najmniejszego aż do największego, i dowódcy wojskowi powstali i wyruszyli do Egiptu, ponieważ bali się Chaldejczyków. W 37 roku po uprowadzeniu na wygnanie Jojakina, króla judzkiego, 12 miesiąca, 27 dnia miesiąca, Ewil Merodak, król babiloński, w roku objęcia swej władzy ułaskawił Jojakina, króla judzkiego i kazał wyprowadzić go z więzienia. Rozmawiał z nim łaskawie i wyniósł jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonie. Zdjął więc Jojakin swoje szaty więzienne, i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia. Król babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie, dzień po dniu, przez cały czas jego życia. Dziś rozpoczynamy ciągłą lekturę listów świętego Pawła. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, werset od 1 do 16, jest wstępem do listu, w którym święty Paweł wita się z Koryntianami. Dziękuję Bogu za łaski, jakie otrzymali oraz zaczyna poruszać kwestie podziałów w Kościele. Paweł z Woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie, i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za Was, za łaskę daną Wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w Was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał Was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał Was do współuczestnictwa z synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem od Pawła, a ja od Apolosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za Was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z Was nie ochrzciłem. Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony. Zresztą prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.